Jeżeli przed obejrzeniem tego filmu nie spożyłeś żadnego posiłku, śniadania, kolacji, obiadu, to radzę ci to zrobić i nie oglądać tego materiału na głodniaka, gdyż będą w nim występować fast foody. Fast foody zajebistości, które sam opierdolę. Ale nie na wizji. Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fast Foodowego Żarcia. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, trwa w Lidlu azjatycki tydzień. Natomiast kiedy ten odcinek wlatuje na YouTube, pewnie tego azjatyckiego tygodnia już nie będzie. I moi drodzy, postanowiłem zakupić 3 gotowe dania. To są takie dania, wiecie, ścierwowate, jak to się mówi. Natomiast pomyślałem, że wypróbuję przynajmniej 2 z nich, których nigdy nie jadłem. Pierwsze danie w ogóle, które kupiłem, to jest danie, moi drodzy, kurczak w sosie słodko-kwaśnym. I to jedzenie, a raczej to danie już jadłem kiedyś, natomiast nigdy go nie prezentowałem jeszcze chyba na odcinku, czy też na materiale fast foodowego żarcia grubasów. Moi drodzy, danie kurczak w sosie słodko-kwaśnym. Możemy to przygotować w kuchence mikrofalowej około 3-4 minut w 600 W, bądź na patelni 5-6 minut. Generalnie wygląda to w sposób następujący. Mamy tutaj, moi drodzy, ryż i mamy tutaj, moi drodzy, ten cały sos słodko-kwaśny z kurczakiem. To jest jedno danie. Ja te dania będę wypuszczał może pojedynczo na kanale. Ja nie będę ich testował w jednym odcinku. Ja sobie tutaj przesunę. I dwie nowości, których jeszcze nie jadłem ani razu z azjatyckiego tygodnia. Mianowicie, moi drodzy, kurczak w czerwonym sosie curry. System przygotowania jest identyczny jak w przypadku kurczaka w sosie słodko-kwaśnym. Rzućmy sobie okiem, słuchajcie, jak to mniej więcej prezentuje się, jak to wygląda, jak będę w stanie to w ogóle jakoś wyciągnąć, bo jakoś, kurczę, no nie chce się to wyciągnąć. Cholera! Halina, puszczaj! To jakieś jest poklejone tutaj. Halo! Halo, co się dzieje? Halo, plastik! Późno rzecz to, halo! Halo! Jezus! Patrzcie, co się z tym stało. Okej, okay, udało się to wyciągnąć. Było to poklejone jakimś dziwnym kuźwa klejem. I również to podobnie wygląda jak danie kurczak w sosie słodko-kwaśnym. Z tym, że widzimy tutaj inny kolor jakby tego sosu. Nie wiem, czy ja to z powrotem wsadzę w ogóle tutaj. Jakoś sobie, moi drodzy, poradziłem, troszkę się pogięło. I kolejny, właściwie to jest praktycznie to samo, ja może sobie to przesunę troszkę dalej, to samo z tym, że tutaj jest kurczak w żółtym sosie curry, więc zakładam, że będzie na żółto. Tylko czemu to jest takie poklejone? Dobra, to się troszeczkę lepiej wyciągnie. No jest, zgadza się. Jest również w żółtym sosie kary, ta samo, w sensie mamy tutaj ryż. Słuchajcie, jedno takie danie kosztuje około 10 zł, chyba bez grosza, dokładnie to 9,99. O ile to danie już kiedyś jadłem i mi smakowało, o tyle tego dania nie jadłem, więc postaram się w 3 odcinkach właściwie, zrobimy 3 może takie krótsze odcinki z degustacji, zaprezentować te 3 dania z tygodnia azjatyckiego. Zaczniemy najprawdopodobniej od kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, później kurczak w żółtym sosie curry i na końcu kurczak w czerwonym sosie curry. Natomiast będą to osobne odcinki. W pierwszym odcineczku zrobimy sobie danie kurczak w sosie słodko-kwaśnym. Także przechodzimy do przygotowywania. Ja to oczywiście wrzucę do mikrofalówki, wrzucę wam taką krótką przebitkę z tej mikrofalóweczki, a później przejdziemy do
konsumpcji tego oto dania. Ciekawe, czy to jest dobre. Akurat to było dobre, z tego co pamiętam, zobaczymy, czy się nie popsuło, czy dalej jest takie dobre, jak było, a potem przejdziemy do tych następnych, ale to w kolejnych krótszych odcinkach. Także trzy odcinki będą z azjatyckiego tygodnia na moim kanale. Także lecimy! Okej, okay, myślę, że będzie to gotowe. Dosyć długo to podgrzewałem, około 5 minut. Ach. No, jest gorące. Jest gorące! No to zobaczymy, jak to kuźwa smakuje dzisiaj. Okej, okay, moi drodzy, jest tutaj moje danie. Jeszcze szybki rzut okiem z tyłu na zawartość. Co my tu ciekawego mamy? Kurczak w sosie słodko-kwaśnym, danie gotowanym, przyprawionym mięsem z kurczaka z 43% ryżem oraz 39% sosem słodko-kwaśnym, produkt pasteryzowany. Tak to wygląda. A w smaku? Zobaczymy, jak otworzymy. Ale kurde, ale to jest sklejone. Och, gorące. Więc się raczej zgrzało idealnie. Nie wiem, czy by to parowanie widzieliście. Tak albo nie. W każdym razie... No widać parowanko chyba na kamerę. Oh, bardzo mocno zgrzane jest. Jest gorące. Cholernie wręcz gorące, bym powiedział. Mam widelec. No z tego to mi się zrobiła taka bardziej zupa. Chociaż nie, jak to powymieszałem... Jest kurczak, widać. Widać kurczak. Nawet takie... duże kawałki kurczaka, więc nie wydaje mi się, że to nie jest aż tak bardzo oszukane. Jest to też jakaś papryka. W smaku ten sosik. W smaku sosik właściwie taki, jakbyśmy kupowali w tych słoikach, bo są też w słoikach dostępne. No i oczywiście ryż. Ryż pewnie ciuteczkę wysuszony, bo zazwyczaj ryż jest wysuszone, więc ja sobie tylko tak troszeczkę tego ryżu spróbuję tak na suchara, smacznego. Zwykły ryż. On się kompletnie niczym, że tak powiem, ten ryż nie różni od takiego, abyście sobie kupili. Sosem będzie to na pewno lepiej smakować. Dużo lepiej. Zdecydowanie. Sos nadaje no smaku, ewidentnie ryżowy. Wiecie, jak ryż smakuje, prawda? No i jeszcze by trzeba było, wypadałoby spróbować przynajmniej tego kurczaka, tylko spory kawałek. Nie mam takiego mniejszego, tu jest chyba taki maluśki. Bodajże filet z chickena. Może z odrobiną ryżu sobie zjemy, ale czemu nie? Kurczak bardzo delikatnie, ale dobry. Szczerze, są to moje smaki. Ja zdecydowanie lubię chińską kuchnię, czy też azjatycką. I takie dania, właśnie jak ryż, do ryżu jakiś sos słodko-kwaśny, czy sos chili, jakiś kurczak, papryka do tego dobrze przyprawione. Ja takie smaki lubię, więc mi takie dania smakują. No cenowo, no nie wiem, czy to jest tanio. No chyba nie jest to tanio. No 10 zł za, ile tu jest? 350 gramów. Na dużego chłopa, tak jak ja, powyżej 100 kilo. To jest na jedną osobę porcja. No na dużego chłopa, tak jak ja, no myślę, że dwa takie opakowania, czyli wyszłoby 700 gramów, no musiałbym sobie zjeść, żeby poczuć jakąś sytość. Natomiast no na kogoś mniejszego, czy też na jakąś dupeczkę, to jak najbardziej. Natomiast jest to bardzo dobre, jest to smaczne, ale cenowo drożyzna. No 9,99 za 350 gramów.
To jest sporo, aczkolwiek gdybyśmy mieli kupić osobno z azjatyckiego tygodnia same sosy, sam sos kosztuje chyba około 5 zł, do tego ryż, do tego kurczak, w sumie chyba by wyszło na to samo, może ciutkę wyżej, ciutkę drożej, ale podejrzewam, żebyście się bardziej najedli. Natomiast mówię, no generalnie jako danie takie, że tak powiem, jakby to powiedzieć, nie danie dodatkowe, a wariację jakąś na temat azjatyckiego stylu, smaku, to jak najbardziej polecam kupić i spróbować. Jeżeli ktoś lubi oczywiście słodko-kwaśne potrawy, kurczak, ryż, to jak najbardziej jako ciekawostkę raz 10 zł można to wydać, bo jest to smaczne. Gdyby to było niedobre, to kompletnie bym tego nie polecał i kompletnie byłoby to nieopłacalne. Natomiast dla samego smaku raz na jakiś czas w azjatyckim tygodniu w Lidlu 9,99 za to danko, za ten przysmak myślę, że można wydać i jak najbardziej jest to dobre. Jakbym ja to oceniać w skali od 1 do 10, no dałbym tu może 7, może 8, no mi to smakuje, jest to dobre. Sami musicie ocenić, jeżeli będzie kolejny azjatycki tydzień, to zastanówcie się, możecie kupić, możecie spróbować. Mi to oczywiście smakowało, jest to dla mnie spoko danie, cenowo może niekoniecznie, ale jeżeli chodzi o gusta, to jak najbardziej polecam. Tyle ode mnie, w kolejnym materiale spróbujemy kolejnych dań z kurczakiem od firmy Vitasia China i zobaczymy, jak tam wypadnie curry, w sosie żółtym curry i w sosie czerwonym curry. Pewnie smakowo będzie tak samo, no ale zobaczymy, porównamy. Zawartość mniej więcej jest ta sama, z tym, że różni się to wszystko sosem. Tyle, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Wiem, że Wy tam oglądacie te fast foodowe żarcie. Staram się też troszeczkę innych rzeczy próbować, nie brnąć już w te kebaby, pizze, hamburgery, więc staram się tutaj jakieś dania inne próbować, kupować i nagrywać. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do usłyszenia. Hejo, na razie. Cześć Wam.